Jaki jest wasz ulubiony epizod Gwiezdnych Wojen? Kto jest waszą ulubioną postacią z Gwiezdnych Wojen? Jaki jest wasz ulubiony kolor miecza świetlnego? Takie pytania mogą się pojawić podczas premiery sceny z Gwiezdnych Wojen w tą sobotę, na co wskazują znaleziska z plików gry. Cześć, tu Ernest! W moim poprzednim filmiku wspomniałem o tym, że wycieki na temat tego eventu to dobry materiał na oddzielny filmik. I uwierzcie mi, lepiej jeśli skupimy się na tym temacie w oddzielnym filmiku, bo jest co przejrzeć. Ale po kolei. Karkołomne kino już jest prawie gotowe na premierę. Jedna platforma zdaje się być jeszcze niezłożona. Dzięki wyciekom z plików gry wiemy, że o 19.30 odpali się wyjątkowy tryb naparzanki. W tej naparzance nie będzie limitu punktów. Od 19.30 w tym trybie będzie można się postrzelać do 20.00. O 20.00 rozpocznie się wielka premiera. Wtedy likwidacje zostaną pewnie wyłączone, a strefa będzie idealnie na karkołomne kino, aby każdy mógł obejrzeć tą scenę. Ale słuchajcie, ta scena to nie wszystko. To tylko szczyt góry lodowej. Wiemy, że na tej premierze pojawi się sam J.J. Abrams, reżyser 9 epizodu Gwiezdnych Wojen. J.J. Abrams pojawi się pewnie jako olbrzymi hologram, ale nie wiemy, czy twórcy gry przygotowali dla niego skina. Na pewno przygotowali skina dla nowych szturmowców. W sklepie Fortnite można było kupić, albo odebrać za darmo z grą Star Wars, strój szturmowca z oryginalnej trylogii. W plikach gry po ostatniej aktualizacji dodano nowego szturmowca najwyższego porządku, z najnowszych części Gwiezdnych Wojen. Czy to będzie nowy skin? Tego nie wiemy. Ci nowi szturmowcy pojawią się jako ochroniarze. W plikach gry są przygotowane dla nich różne animacje. Będą oni bezczynnie stać z ich blasterami. Raz na jakiś czas kichną, poprawią kołnierz albo się podrawią. Zróbmy sobie krótką przerwę na mały błąd. W grze są teraz bałwany. Te bałwany mogą nam służyć jako kryjówka, ale też jako skybase. Jeśli rzucicie bałwana na bałwana podczas spadania na bałwanie, to ten bałwan zamarznie w miejscu. Jak zejść na dół? To bardzo proste. Ukryjcie się w tym bałwanie i tuż przed upadkiem wyskoczcie z niego. W ten sposób ratujecie się od upadku. A wracając do... Co ciekawe, została też dla nich przygotowana animacja klaskania, więc może my, gracze, też się w nich zamienimy. To dalej nie wszystko. Szturmowcy mogą być tylko hologramami. Przypuszczam, że będą oni stali ramię w ramię z hologramem J.J. Abramsa. Ale słuchajcie, oni mogą też tutaj po prostu przylecieć. Według informacji pokrywanych w plikach gry nad karkołomnym kino, mają przylecieć TIE Fightery, które w pewnym momencie rozbiją się na wyspie Fortnite. Bardzo możliwe jest to, że po zakończeniu premiery tej sceny w grze odbędzie się kolejne wydarzenie na żywo o tematyce Gwiezdnych Wojen. TIE Fightery tak naprawdę już możemy zobaczyć w grze. Latają one sobie w formie hologramów nad sceną w karkołomnym kinie. Ale jest gotowy model w wysokiej jakości na ten właśnie event, więc ja jestem pewien, że coś się z nimi jeszcze odbędzie poza tym hologramem. Trudno jest na ten moment przewidzieć, co dokładnie się wydarzy, ale ta scena z filmu to na pewno nie wszystko. Na ten moment wiemy jeszcze, że w sobotę wieczorem do gry mogą wyjść tony wyzwań o tematyce Gwiezdnych Wojen. Ale nazwy kodowe tych wyzwań to jakiś tajemniczy szyfr twórców gry. Ja liczę na Baby Jodę, którą moglibyśmy założyć na plecy. No to by było idealne. Nie mogę nie wspomnieć o Mieczu Świetlnym. Jeśli Miecz Świetlny nie będzie zbierakiem, to będzie mi smutno. Wiemy, że za wyzwania może być lotnia, emotka oraz plecak hologram. Widzicie tę emotkę teraz w tle. Plecak za to hologram, który miałby 4 style do wyboru. Wszystkie style to logo z Gwiezdnych Wojen. Fani na pewno je rozpoznają. Lotnią rzekomo ma być TIE Fighter, ale to tylko w cudzysłowie okruchy zaszyfrowanych informacji w plikach gry. TIE Fighter także powinien być za wyzwania. Jeśli chodzi o same cele wyzwań, to przypuszczam, że na mapie pojawią się jakieś rzeczy do zebrania, albo nawet cały chwilowy punkt orientacyjny na czas trwania tych wyzwań. W plikach gry jest gotowy model skrzynki o tematyce właśnie Gwiezdnych Wojen, więc może zostanie ona wykorzystana na specjalnej miejscówce, albo w miejscach, gdzie wylądują albo rozbiją się statki kosmiczne. Moim zdaniem nic nie wyklucza możliwości, że do gry zostaną dodane blastery. Jedno z wyzwań Gwiezdnych Wojen zleca nam zdobyć eliminację. Nie wiadomo z czego. Nazwa broni jest zaszyfrowana, a dokładniej nazywa się Boon, więc może chodzi właśnie o blastery z Gwiezdnych Wojen. Co ciekawe, inna broń potrzebna do tych wyzwań otrzymała nazwę kodową Lobster. Będziemy musieli zdobyć eliminację z lobstera czerwonego, zielonego, fioletowego i niebieskiego. Przypuszczam, że ten lobster to Miecz Świetlny. Speedy Save w plikach gry doszukał się pewnych wartości powiązanych właśnie z lobsterem. Lobsterem będziemy mogli wykonywać akcje takie jak Deflect, Spin Attack, Finisher i inne. Jeśli to przetłumaczymy na polskie słówka, to wszystko pasuje do mieczy świetlnych, którymi można odbijać, czyli deflektować strzały blasterów, atakować nimi z obrotu, czyli taki spin attack, i finiszować naszych przeciwników. No, finisher to finisher.
Szykuje się ogromny event i powiem tak, miecze świetlne i blastery będą w oddzielnym trybie na 99%, ale czy miecze świetlne będą jako skiny? No, tego już nie wiadomo. Ja już nie mogę się doczekać. Na pewno odpalę z tego live'a i na pewno nie będę śledził dalszych wycieków. No może rzucę okiem na wezwania, bo z tego będę pewnie robił filmik. Wszystkie najważniejsze dane na temat tego eventu zostaną odszyfrowane dopiero godzinę przed eventem, więc uważajcie na media społecznościowe około 18:30 w sobotę. No chyba, że lubicie spoilery. Okej, to chyba tyle, ile wiem na temat tego eventu. Poza tym pokażę wam kilka ciekawostek na mapie. Ale po drodze jeszcze jedno. Epic Games wypowiedziałeś na temat Bao Bros, czyli Braci Pierożków, i rocznym pakiecie skinów, o którym wam wspomniałem w poprzednim filmiku. Ten pakiet został anulowany, jednak go nie będzie. Ale według Epic Games, Pierożek wkrótce wejdzie do sklepu. Na wyspę powróciła chatka Łomorzecha. Została ona dodana pierwszy raz w 7 sezonie. Zabrano ją nam na start drugiego rozdziału. I teraz jest z powrotem w tym oto miejscu na mapie. Na jednej z ośnieżonych gór za to pojawiła się knajpa z podłogą do tańca. W filmiku o aktualizacji pokazałem wam to bardzo ładne miejsce, ale to nie jedyne iglo w mieście. Na wschód od piszczącej puszczy możecie znaleźć lodową chatkę pana Piernika. Postawił on tutaj swoje dwa lizaki i wielkiego piernika na dachu. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.